my heart, I need you so. There's no time I'll ever go. Siemaneczka, z tej strony Czarek, witam was w kolejnym odcinku z serii Szwagier na polskiej wsi, oczywiście z koziołem tam stojącym przy Kerszerze, nie wiem co on tam robi. Witam bardzo serdecznie. I w dzisiejszym odcinku Jezu, czekamy na transport czego? Nowe namiotki, no nowe, no lekko nowe. A propos. O! Otwieraj. Dobry. Dobry. Po co, rozładuję się na szosie. Młody, na wprost jedź. Jezu. Bramy nie mogę otworzyć. Zaklinowało się. O, no to nowe mamy, nowe nabytki. Wały, plus kosiarka, opyskiwacz i nowy traktor. Dobra, stój! Stój! Dobra. Odpinaj pampasy. Nie, kluczyki to ty! Jezu! Co się stało z tym opyskiwaczem? Daj kluczyki. Zaraz pognie! Kluczyki daj. Gdzie palety? Czy chcesz? Nie wiem. Boże, to wszystko tak naściska, załadowali nam. No. Kluczyki! Daj klucze! Jak ty wsiadłeś bez kluczyków, debilu? No ale drzwi otwarte były. O, dobra. Tylko nie odblokuję kierownicy, daj no. Masz, hop. Dzięki. No. Zjedź, czy ja mam zjechać? Zjedź! Zjadę. Może opyskiwacz podepniemy. Czemu go zgasiłeś? Podpiąłem. Czemu go zgasiłeś? Czarek! Poczekaj, czekaj, bo to dla nas ważny moment. Dawaj. Cicho, młody. To dla nas bardzo ważny moment. Odpaliła maszyna. Co? Weź tego daj, bo nie wiem, czy ściągniemy tą kosiarkę. Weź może daj. Ściągniemy, na spokojnie. Jezu. Wolniej, człowieku. Jak nie to turem. No. No to po tura idę. Przejdzie? Tylko obciążnik weź podepnij. Mhm. Jak jest gdzieś obciążnik w ogóle? Był, przynajmniej. Był, a czy jest? Oto z przytupem zaczynamy w sumie nowy sezon. Jaki nowy sezon? Październik, znaczy wrzesień, przepraszam. Październik, no ale na następny, no to... No to tak, a tu jest obciążnik, o mam. Jeszcze widły podepniemy. Ale spróbujemy tak ściągnąć, poczekaj, czekaj. No ale jak już się podpinam, to nie ma, że nie. Nie po tego palę, żeby się, wiesz. Jezu, uwaga, teraz nowy traktor, żeby nie przerysować. Spokojnie. A chcesz się wyjechać? Przyjadę się w nim, będziemy siebie nim robić, o. No i o, zresztą tylko 110 koni ma to. Tylko? Dla nas w sumie to zera koń pociągowy. I teraz widzowie sobie nie myślcie, że Case pójdzie w odstawkę, ale nie, nie pójdzie. Czekaj, dzwoni ktoś. Ktoś. Czekaj. Halo? Witam. Dobry. Tak, słucham. Panowie, ja mam takie pytanie. Hmm? Moglibyście cięcie zrobić? Dobra, zrób. Dobra, to wracamy za 5 minut. No, po przerwie. Dobra, chcesz się po krótkim cięciu. Krótkim? Cicho, czekaj, bo mam wsteczny włączony. Jezus. I mamy już plan, jak tą kosiarkę ściągnąć. Jak widzicie, mamy pod kosiarką paletę. Która została... Młody, cicho. Do dołu. Czekaj, dawaj, cofnij. Dawaj. Ładny zestaw tak w ogóle. Dzięki. Dawaj. No. Pomału! Było. Z drugiego końca Polski musiałem jechać po niego. Kur... Co się stanęło? Nawet nie... Wydusiłem go. Dobry! Kurde. A ciekawe gdzie Kaziu? A Kazia nie ma z tobą gdzie? Może? Jest! A gdzie? Dobra. O, jedzie Kaziu. Hej! W polu robi. Uwaga! Przytrzymam ja go tu. Dobra, widzę. Jezu! Kozioł Chuntira zabieraj! Uważaj! Widzę! Opuść już! Gdzie mam się? John Deere'a zabieraj!
Opuść już to, ja już to podepnę sobie. Ale gdzie? To, żeby nie wywrócił się i do, na dole jedź, jak będzie opuszczony. Dobra. Jezu. Ja tu jadę siać obok. Dobra, zostaw to tu. Paletę wam przyniosłem. Uwaga, do tyłu. Dobra, puściło. Tylko paletę zabierzcie. Uważaj! Pidzę. Nowy traktor. Jaki nowy? Jaki nowy? Mam... Co to? 240 motogodzin. No to nasz mat 5 i 6, przepraszam. Paletę zabierz stąd. Dobra. Czekaj, złożę. No jedź. Czekaj, czekaj. Ale to chłopie, co to się u nas dzieje normalnie? Trochę się w ziemię wbiło. Wawy, to ja ściągnę case'em już. Dobra. Młody, chodź podepniesz wały pod case'a, chodź. A właśnie, ile za wszystko i coś chcesz za przyjazd? Zależy czy z fakturą, jak z fakturą będzie drożej. Kozioł, na fakturę czy jak? No bez faktury. To bez. No gdzie drożej? Jak najtaniej. Jak z fakturą to 107... Ile? 175 plus 2000 przejazd. Jezu, 2000 przejazd, co tak drogo? Z drugiego końca Polski jechało. Jezu. Ale możesz pan składać już, młody. Dobra, ja chcę. Ja sobie wiadę od przodu, innej strony gospy. Darek, dobra, ten... Nawrócę tu gdzieś, czy jak? Możesz na nasze pole kultywatorowane wjechać. Dobra, bo... Bo się zawrócisz tam. Tak, tak. Po, ale powiem ci, Czarek, że luks jest ten John Deere. Warto było. Mówisz? Nie tam jakieś klasy. My postanowiliśmy ogólnie nie nagrywać tego, jak go kupujemy, tylko nagrać już sam przyjazd, bo... Ej, a gdzieś tu Kazioł był? Gdzie on pojechał? No pojechał już. Przyjdę zobaczyć. Kozioł, ty musisz płacić, chodź tu. To poczekaj, ty kozioł zapłaci, stój. Dobra, poczekaj, ja wjadę na jechanie. To poczekaj, chwilę, ja wjadę i chwilę. No. Bo dostanę opiekę, że się mi mandat lepiej. Mandat. Ty, kozioł, ale zobacz, młody kierowca, a dobry, nie? No, taki. O, idzie, Bartku przybiegł. Ty, ja ci ile to miało być bez fakturki? 175. Plus ten. Ale bez faktury. Tak, no. 175 plus 2000 przyjazd. Razem 177. Ja ci obliczyłem już. Widzisz, że matematyki 2, ale... Dobra. Macie. Dobra. Czarek chyba jeszcze nie przyszedł. Czekaj, zobaczę. Przyszło. Przyszło. Czekaj, bo muszę zobaczyć na konto. Nie ma. Ja pierdolę. Dobra, nie wiem. Ale się prezentuje ta maszyna, co tu? No. Hasło raz, dwa, trzy. Dobra. Dobra, dzięki. Na razie, bądź w takim razie. Jeszcze do zobaczenia. No, niedługo, po żniwach. Miłej jazdy. Jeszcze opryskiwacz trzeba nam będzie, nie? Już mamy opryskiwacz, debilu. A jest, no tak. Będzie, bo po sezonie będzie kombajn, jeżeli już. Kombajn i prasa, ale to nie wiadomo, bo jak to teraz tam z kredytem my i no. No. Zobaczy się. Albo na raty się weźmie. Dobra, ten. Miłej jazdy, jeszcze przyjadę chyba na was obejrzeć ciągnik, bo jeszcze nie patrzyłem, nie wiem. Ja to plombuję, bo to dzisiaj będzie pite. Dobra, nara młody. No. Dobra. Zamykam bramę. Jak kozioł myślisz? O, chłopie. I oczywiście wzięliśmy tego John Deere'a 110-konnego i zaznaczę to... A może za jakiś czas będzie chipowany. No na pewno. I mamy od razu z nim nawigację tam na dachu, jak widzicie, zamontowaną. Więc... No luks maszyna, nie? No będzie, oczywiście będzie testowany pod tym, pod zestawem naszym prawowym siewnym. On będzie testowany.
No jo. No, ja jestem na przykład mega zadowolony ze świateł samych. Ty, a jakbyś miał tak wybierać między... Oj. O, ten... No, stoję sobie na schodkach, co? Jakbyś miał wybierać między klasem a tym, to co? Raczej John Deere, wiesz? Mimo, że klas, no, jednak był wyższy. Niższy chyba, w tych kółkach malutkich swoich. To znaczy ogółem był wysoki, ale na mniej małych kołach, nie? No, i miał więcej mocy, ale opony za małe. Nie podobają mi się klasy. Też nie. W sumie co a w tym to tak. No a tutaj to tak. Ej, luksusowo. Ej, jeszcze nie wsiadłem, kurum. Chcesz zobaczyć? No! Głupie. Czekaj, bo tu i tak jest zaprogramowane, że wiesz, jak siądziesz, to dopiero zapalisz, więc... Nie, czekaj, bo się... Jezu, tam się drona tym po... Nie posiłony, siaka zasiłona, on tu jeździ. No, dawaj. Może? Dobra, czekaj. Gdzie te kluczyki? Czekaj. O matko, no. Już przy... No nie. Jeźdź zaraz za schodowy. Mam flachę. Ma... Nawet dwie. Jak ci się tym jeździ? Fajnie. No my podepniemy go pod to. No dawaj. Wow. O, podnóż. Może młody? Jak on tędy wjechał? Obciążnik daj. Mówisz? No. Matko. Ej, trzeba mnie podnieść, bo wypchałem się tą w teksturę tego. Jezu, nie. O, matko. Tego nie było. To się wytnie. Czekaj. Teraz. No ty. To co, ja przywiozłem tam co nieco, pijamy. No, bagażnik otworzę. Musiałem odpalić. No wygląda ładnie. Obciążnik by pasowało, tylko nowy. Na razie to wiesz. Sarek, masz tam jakieś te siedzonko? No mam, ale jeszcze nie jeżdżony. A jakieś masz tam napiskie? No napoje? Nie. Aha, no szkoda. My tylko na trzeźwo pracujemy niestety. Już teraz. Na trzeźwo? Kiedyś może nie, ale już teraz to tak. A czemu niby? O pijanie? Pani? Ze skoziołem, ja idę siać zaraz. Może o... Jezu, nie łaź mi po dachu. Czekaj, a coś mamy do siania już? Znaczy nie, ogólnie my planujemy soję, a to będziemy dopiero w kwietniu. Także w kwietniu będą testy tego John Deere'ka z tym zestawem. No tak, a teraz on będzie stał i się nudził, nie? No. Co, młody? A, Czarek, jeszcze jednej rzeczy nie pokazałeś u nas nowości. Co? Chodź za gospę. A! Ogólnie postanowiliśmy z Kozielem, że postawimy sobie wiatę za gospodarstwem na rozrzutnik i takie inne maszyny, ponieważ już nie mamy miejsca u nas, jak sami widzicie, że no, już powoli tego miejsca brakuje, no, umówmy się. Nie wyszło wcale za nią dużo, bo jakieś 5000, nie? No. Także... Pewnie zaraz powiecie, czemu tyle dużo pieniędzy bierzecie, kredytów, a to tuż po to, żeby się rozwijać. Mimo, że wiatra nie kosztowała tak, kosztowała tylko 5 tysięcy, to i tak by nam nie starczyło teraz na maszyny. Więc i tak byśmy musieli... W tej chwili mamy 295 tysięcy kredytu. O, pokażę nam. O. A suma wydatków mamy 296 tysięcy. Więc... No właśnie, więc i tak trzeba będzie pomału spłacać kredyt. Co tak powoli? Ale Jezus! Ja do tańczenia. Dobra, nie. Do widzenia.
A, mamy taki opyskiwacz krukowiaka. Ile mamy tu? 18? No przecież go zdejmowałem. Pokazywałeś, jak go zdejmowałem. Ale nie wiadomo, ile metrów on ma, debilu. 18 chyba. O, no może i... Może mniej nawet. I ogólnie nie mamy... No i wały. No i wały. Tamte sprzedaliśmy Zdzichowi, temu drugiemu z drugiej wioski, te nasze stare. Te ciągane do 30. I nie martwcie się, 30 nie została sprzedana, tylko 30 po prostu stoi pod paszowozem tam u krów. Nie martwcie się, ona zostaje z nami. Mamy 3 ciągniki w tym momencie. Tak. Jeszcze może kiedyś się zmieni samochód. Co, Fiata? No, chłopie, ile by będziemy nim mieli? Ale MZ-ki nie sprzedajemy. Nie, a wiesz, nad jakim samochodem bym się zastanawiał? Matko, otwórz, zamknij te drzwi. Nie. Może światło, weź zgaś. Co to zapalił? Nie ja. To zgaś. Jak patrzyłem i zastanawiałem się nad tym Renault Laguna. Laguną? No. Matko, zostaw te światło, bo spali żarówki zaraz. A ja nic nie robię. O, Kaziu jedzie. Kaziu pojechał. No zamiast opić... Ten to pojechał, Jezu. Aziu! Aziu! Tu mam? Opijanie! Opijamy! O, dobra, dobra, już. Jezu! Otwieram bramę! Jak co, szybko do tyłu. Jak jedno. No, pizio usłyszał. No. Już jedzie. O kurde! Pa, cofa na wstyd. Jezu, ja się tepłem z wrażenia. Jezu, nie, bo płyta opornikowa! Jezu, stój! W ogóle mamy... Gdzie? Gdzie tam? W ogóle, Kaziu, mamy takie sąsiewniki. Gdzie to picie? A? Gdzie to picie? A chodź no. Czekaj, z BM-ki wyjdzie. Chodź na klina, to się uspokoim. Jezu. Chodź, tylko chodź tam, bo mam cały bagażnik. Dawaj klina. Jezu, cały bagażnik. W kieszeni noszę, masz. Dawaj, lej. Matko, ty chodził, cały bagażnik ma zoba. Niam, niam, niam. Dobra, panowie, już opijamy za kamerami, to już nie pokazujmy. Tak jest. Bo to... Jeszcze może nowa przyczepa się za jakiś czas pojawi. No na ale pewno. Na razie kredyty. Kredyty, kredyty, jeszcze raz kredyty. Ale tam się będziecie przejmować. No tak, zbankrutować jest łatwiej niż się rozwinąć. Może? No fuj! No fuj, sama siebie. Zdzichu, jaki... Fuj, Zdzichu, Kaziu, jak ten siewnik, zadowolony z niego jest? No, fajny siewnik. No my mamy taki sam, tylko że my mamy inny agregat z przodu, nie? My mamy tego... No, ja sobie na talerzówce kupiłem. My mamy Landstala akurat z przodu. Ja agromasza kupiłem, zestaw cały na raz kupiłem i mam. A Czarek, coś jeszcze będzie trzeba pomyśleć w sumie nad tą starą naszą. Bo ja mam ogólnie tutaj już komputer, to nie jest mechaniczny, tylko to jest na komputerze. Jezu, zostaw, młody. Zostaw tę ładowareczkę. To jest na pełnej elektronice na komputerze, wiecie, mam ten, mierzenie wyściełu, także... A właśnie, będziemy chyba widzowie sprzedawać ten, naszą przyczepkę malutką. No ale już tu się do niczego raczej nie przyda. No. Kaziu, nie chcesz? Jakby ktoś chciał kupić, to zapraszamy do sekcji komentarzy. Tak, na mapie Sokole V2.0, jeżeli już. Wystawić nam fakturkę można. Albo ja bez faktury. Jezu, zostaw! Będziemy musieli działalność założyć, także... Działalność. Hajs na to! Ogółem moja cena za tą przyczepkę to zaraz wam powiem. Muszę przekalkulować na siebie. No jakieś takie 3,5 tysiąca myślę, że można za nią gładko dać. Maki Pro? Ma siłowni? Ma! No to 4,5. Chyba ma, chyba. Nie ma, ona jest sztywna, debilu. Ja jestem dobrym handlarzem, ja wam pomogę. Co? Nie. Młody. Ja słyszałem, jak ty sprzedawałeś, to z dzików kurwa tylko dostawał, także lepiej... No ale przy... nie, czy pokazywałem, a pokazywałem. W ogóle podniosłeś o sprzedaży tych przyczep, że nie wiem, czy ty sobie nas sprzedajesz. Jezus.
Ty, no ale zobaczyśmy. Czekaj, od kogo to była ta przyczepa, Darek? Od. Czekaj. Mojego znajomego dobrego z klasy, bo. Nie pamiętam, go tam. Ale jak on miał na imię? Wiciu, o. Od Wicia, zobacz, żeśmy kupili przyczepę. Ci kradnie cionik. Ale to jest mniejsza. Aby mnie nie. Aby go nie porozbijał, bo ja go O, pff. Dobra, zobacz, ale masz BMK, ale powiem ci tak. Tu ramę powzmacniałeś, tak? Ona była, człowieku, to był trup totalny. Jak ją wyciągałem z lawety, to ona się toczyła własnym życiem. Oj, to ona serio musiała, patrzcie, tu rogi pozaginane, to ona już musiała się poddać już raz chociaż. Ale ładnie wzmocniłeś tu z podu, to nie ma co mówić. Tu jeszcze ja... tyłu widzę belka, to widzę, ty jej chyba jeszcze nie Jezu! Robiłeś, jest niby. Kozio, uważaj! Belka też. Uważajcie, bo... Ja się trochę tym zajmuję, co nie za mało lata i zresztą... Pamiętasz, jak przyjeżdżaliście... Jeszcze 60 z tą kamerą. Au! No, to wtedy pamiętasz. Ja trochę doświadczenia mam, to ta belka z tyłu jest przegięta, to trochę lipę. Macie. Ale no jeszcze ten sezon musi jakoś wytrzymać. To wytrzyma, to wiesz, ona jak jest zaspawana, to powinna wytrzymać, aby jej nie wyrwać, jak będziecie drugą przyczepę targę za nią. Wiesz co, ja się zastanawiałem. Kaziu, gdzie ty jesteś? No ładnie, tu patrzę. Ja się, Kaziu, zastanawiałem, wiesz co, jak masz od takich mniejszych ciężarówek, nie? Naczepy jak ciągają taką mniejszą, nie? O. Może? Nie! Gdzie na przyszłą sarkę jest wypadł? Wypadł! Kurwa, mój siewnik! Nasza przyszła sarka, Kozio! Ty się to i tak już na złą miało iść, ale... Kozio, wiesz co? Kozio! Wyjdź z tego ciągnika! Zareklamuj sprzedaż tej przyszłą sarki. Nie! I siewnika przy okazji! No to będzie... Nie! Niezły! To wiesz co, chyba... Dawaj, Kozio, łap! Postawimy ją, czekaj. O kurz. O, poszło. Ej, ale... przyszła sarka się... Ej, ale zobacz... Jezu! Zostaw to! Kasiu chyba z podzianem rozmawiały. Ej. To nie ma. Ten się dusi. Ej, ogólnie nam pokrzywił zęby. Dobra, to i tak na śmietnik. Jezu, ty na śmietnik. Ja, Kaziu, wiesz, na czym się zastanawiałem? Śmietnik. Kaziu. No? Ja się zastanawiałem, wiesz, nad jaką przyczepą, jak sobie wejdź sobie na Elixa. Czekaj, bo... Jezu! Zostawcie ten samochód, cholerę. Wasz siewnik się... No co nie za... Nie widziałem, ja nie komentuję. Przesunęła się sama. Dobra, wypadł z tą BM-ką stąd. Jezu, ale pali buta. Jak ty to robisz, młody? Te cztery. Kaziu? Chyba hamulce puściły. Ej, nasz płot, Kozio. Nasza brama. Kaziu, weź se na Elixa, wyślę ci linka za chwilę. Spójrz sobie, tam taka jest przyczepa, zaraz ci powiem. Młody możesz wypad. I ty, Czarek, sobie zobaczyć. Kasa ona się nazywa, nie? Autorołem coś tam. I do niej jest na dwozie podobne w sumie jak do autosanki, nie? Tylko, że na już kołach od ciężarówki, wiesz, nie? O, taka. Ona taką przyczepę zastanawiam. O, zobaczcie, widzę taka. Po prostu macie... Na podwozie na ciężarówki jakby było i taka na przyczepan. Tandem. Taki tandem, idioto. Nie wiem. Młody, to nie jest tandem, tylko jest sama na przyczepa, tylko że na podwozie ciężarówki. Znaczy może być na podwozie. Składasz sobie sam, nie? Znaczy może być na ciężarówce albo na takim podwozie do ciągnika specjalnym. ABCD, G10. Na G10, czekaj, co? Kończymy dzisiejszy odcinek?
Tak, w następnym będziemy testować John... Kurde, się potepać muszę 1500 razy. Bo mnie... Au. No w dzisiejszym odcinku będzie było na tyle. W następnym odcinku zaczniemy jakieś siewy. A, jeszcze powiem tak, że nam kiszonka w końcu sfermentowała przez tyle czasu. Jeżeli już. A, jeszcze pokaż, że 30 jest, żeby nie był. No potepałem się, ale to... Dobra, młody, uciekaj. Młody, uciekaj, koniec impry. No. Jezu! Ej! Ej, kozio, Jezus! Co? Zapasy. Bum! Jezus, co jest? Dobra, czekajcie, panowie. No zobacz, co kurwa narobiliście! To ja się z wami żegnam. No. Cześć, Ronsia, Ronsia, cześć, cześć, cześć. Jeszcze przyjadę, cześć, cześć. Dzięki. No, dzięki. Jezu, nie, nie. Nie. Ja idę za gramy. Zażygaj maszynu. Yes, I do. Młody, wypad stąd, idź za nim już jak chcesz, do widzenia. Ej, dobra, popłacza no. Te ej, no. Krową. No jedź stąd już, won. Czy krową TMR-a zrobić, ale to już poza kamerami. Tak, także to by było na tyle, jak widzieliście, nasz nowy ciągnik dotarł do nas, tam parę nowych maszyn. Paręnaście chyba. No paręnaście. Tam to się wzięło na tej drodze, ale to już nie nasza sprawa. Tutaj to jest fajnie to wygląda. Na miniaturę se strzel, potem może. No to poza nagrywaniem już strzelę sobie. I nie martwcie się, ten ciągnik zostanie zmieniony. Ten zostanie tylko dla case'a. Z tyłu tam no. Tak, ja już mam nawet wypatrzone, tylko to sami pewnie pojedziemy już no. Po to, nie? A ten pług, jeżeli ktoś był zainteresowany, to wiem, że nie był używany ani razu. Tylko... Nie, no raz był. No, przepraszam, raz był, tylko że poza nagrywaniem był używany, na łomce był używany, więc... Bo stanowiliśmy na razie, oczywiście będziemy orać trójką przy tym John Deere, ale... Czy przy tym case'ie dalej będzie się orało, zobaczymy. No. Panowie? Jakieś tam duchy za światu. Pamiętacie mnie? O, Przemek. Dobra, koniec. No, także to było na tyle. W następnym odcinku zaczniemy testy tego John Deere'a. Kozio to sobie wymyśli do roboty oczywiście. No, trzeba będzie trochę no... Wiarkę. O, właśnie. Ty, a jakiś głos masz dziwny. Chrypa chyba. Trochę mutacji nie przeszedł. Jezu. Dobra. Dawno młody. Także co? To jak mi, że taki... Dobra, kończ. To już co, dzięki za dzisiaj. Widzimy się w następnym odcinku. Oczywiście zachęcam do zostawienia łapki w górę. Subika na tym kanale, bo to bardzo motywuje do następnego, do nagrywania. Także co, dzisiaj był standardowo kozioł. Dziękuję bardzo serdecznie. Kasia grał Przemek. Do widzenia bardzo serdecznie. I lawaciarza i młodego grał Karol. Bonjour. Także trzymajcie się, cześć.